Dzisiaj zjadłem najbardziej drogie rzeczy, najdroższe rzeczy, po prostu na które mnie zazwyczaj nie stać, ale dzisiaj po prostu do odcinka postanowiłem je kupić. Ale najpierw ktoś musiał je ugotować, więc kuchnia! Pierwszy Snickers, odpakowujemy, zobaczmy, mamy tutaj, o, piękny batonik. Dwa dajemy. To jest tyle warte, stary, ale... Ja nie wiem, jak mam to zabrać. Sobie... Dawaj, czy myślisz, dawaj, że Snickers będzie więcej warty, jak to położę? Dawaj, dawaj. Wow, udało się. Stary, pięknie, mamy pięknego Snickersa. Dobra, to mamy tu pierwsze danie. Ja cię kręcę, co to jest? Ale to wygląda. Dobra, jestem ciekaw, jak to smakuje, ponieważ nie jadam srebra na co dzień. Zwykle to jadam coś najmniejszego. Dobra, spróbujemy. A, kurde, wypadło mi. Nie, to jest dobre strasznie. I to jest najtańsza rzecz, rozumiem, tak? Tak! O, dobra. Prawdziwy, naczosowy burger, ale zobacz, jak on wygląda zarówno. Do niego chyba nie trzeba nic dodawać. Dokładnie. On jest kozacki. Co? Co? Stary, myślisz o jednym? Ponieważ zobacz, co my tutaj mamy. Naczosy, stary! No dawaj, sypiemy ich! Sypiemy naczosów! To będzie prawdziwy burger naczosowy! Chyba git! Jest dobry! Za mało! Pierwsza rzecz była w miarę dobra, ale to nie było nic nowościowego, nic nie było nowego. Więc teraz przejdźmy do kolejnego. Co to jest? Proszę pokazać. Uwaga, to jest jakaś gigantyczna rzecz. Co to jest? To są naczosy czy... Aha, to jest burger z naczosów. Gdzie to jest bogactwo? Ja takie coś jadam na co dzień. Aha, patrzcie, to są w tym środku naczosy. Ale pyszne. Dobra, spróbujmy. Smakuje jak burger i tyle. No i chyba im smakowało. Stary, zobacz, pizza! Mamy tutaj prawdziwy kawałek pizzy, stary, ale co tam też żebyśmy... O, dawaj, dawaj. Ale mi drżą ręce, nie chcę tego zepsuć. Dawaj, srebrna pizza, ze srebra będzie. Uwaga. O, jest. Pięknie, stary. Ale to nie wystarczy. Ale co ty na to, stary? A właśnie, mamy tutaj jeszcze złoty spray i teraz... O, o, coś się pykło. Zobacz, kwiatek zagłady będzie na tym. Nice. A to nie trzeba wyciągnąć? O, o, i proszę idealne, bardzo. No i pięknie. To teraz pięknie wygląda. Teraz! Zaraz będzie! O, dobra. Kolejne danie, dziękuję. Jest to danie z najczystszego złota. Jest to danie... Nie wiem, to nie ma złota. To jest jakiś spray. To dobra, próbujmy. Pizza jest dobra. Spróbowałem, ale złoty kwiatek jest pewnie jeszcze lepszy. Ale to jest dobre. Pyszne, przepyszne. Dobrze, przejdźmy do kolejnego dania, czyli schabowego. Czy to będzie najdroższy schabowy w tym kraju? Chyba tak, tak mi się wydaje, o ile go dobrze pokryjemy. Czas teraz dać na początku srebro na niego. Poczekaj. Damy dużo srebra. A, trzeba pozłacać. O, teraz pozłacany. Dobra, o. O, mamy srebro. Jedno i teraz będzie... Dawaj więcej, dawaj drugie więcej. Drugie srebro. O, mamy kolejne srebro. Teraz będzie trzecie srebro. I jeszcze nawet mamy więcej tego srebra. Czekaj, stary. I tutaj dookoła. O, więcej srebra. I to... Nigdy nam się nie kończy srebro. Nie, mamy więcej srebra, nie gadaj. Dobra, mamy więcej srebra. Co się dzieje? Więcej srebra, dobra. To jest... Dawaj, przyklepujemy. Czekaj, stary. Zaraz będziemy mieli jeszcze więcej srebra. Jeszcze srebra jest, ło! Ile tego srebra? To jest więcej srebra niż kotleta. Mały dodatek. Oh. No i co? I czas kroić teraz, szefuniu, jedziemy teraz. Ale to już przy stole. To mi robi codziennie babcia na urodziny, znaczy na, jak przyjeżdżam do niej, czyli schabowy. Czy to jest schabowy w ogóle? O! Co to jest? Nie! No! Nie! Czemu to jest schabowym? To nie powinno się znaleźć w schabowym. A! Co to się stało? Co wy zrobiliście, kucharze? Ej, co, jak ja to... Okej. To wygląda jak to od tortu, jak coś to... Ej, to jest posypane solą i to jest naprawdę dobre. Nie wiem, z jakiej to jest restauracji, czy to oni gotowali, czy... O, jest w końcu. To jest zarąbisty schabowy, naprawdę. Dobra, zarąbisty burger, znaczy schabowy. Przejdźmy do kolejnego dania. Czas na poziom wyżej. Złota frytka. To będzie najdroższa frytka na całym świecie, ponieważ będzie ona pokryta prawdziwym złotem o wartości chyba ze 30 zł i to jest pozłacana frytka, naprawdę, słuchajcie, to jest dziwne w ogóle. To nie wygląda teraz jak frytka. O, formujemy frytkę, teraz to będzie najbogatsza, najbardziej prestiżowa frytka. To jest frytka, mogę takie jeść, stary. Kolejne danie. Kolejny raz, kolejny podanie. O my god! To jest ze złota, zobaczcie, widzowie. I to jest przyprawione przyprawą bogaczy, czyli bogate złoto. Prawdziwe złoto, ja cię kręcę. Dobra, próbujemy. To jest... To smakuje...
Lepiej niż zwykłe. To jest część sekretnego menu z Maca? Nuggetsy prawdziwe, ale zaraz pokryjemy te nuggetsy prawdziwym złotem. Wcale tego nie planowaliśmy, ale czekajcie. O, będą zaraz. I mamy złote nuggetsy, zobaczcie co jest, wow. Oddzielimy. Oddzielimy i teraz czekaj. Jednego złotego nuggetsa, o nie. Ale poczekaj, zaraz damy drugiego złotego nuggetsa. Oj, czekaj. Nie, poczekaj. Zrobimy jednego złotego i dwa srebrne. O, stary, to będzie jeszcze lepsze. O, mamy srebro. I jak pelerynka. Kurde, ciężko, pomóż mi. A, czekaj, damy radę. O. I zaraz. Dobra, kurde, ile to jest warte? Ile to są chyba najdroższe nuggetsy w całym kraju, nie wiem ile one są warte. Nie! Dobra, dobra. Gitara. Kolejne danie, o żeś, ty jak to wygląda. Ja cię kręcę, w ogóle to są nuggetsy z McDonalda w złocie. Ja nigdy nie jadłem, co to jest? Próbujemy, a? Ej, czy mi zostało złoto na ustach? Co jest, dobra, to był srebrny, był całkiem dobry. Próbuję tylko, co to jest? Dobra, spróbuję tylko srebra z tego. Chciałem to, miałem całe usta w tym, co jest? Dobra, spróbujmy teraz złotego nuggetsa. To jest za drogie dla mnie, ja nie mogę tego jeść, dobra, próbujemy. Okej, okay. Luksusowo, czy tak naprawdę luksus smakuje w taki sposób? To będzie jeden z najdroższych produktów w tym całym odcinku. Chyba tak, to jeżeli będzie... damy dużo złota, dokładnie. Zdecydowanie tak. I mamy piękne złoto na pizzy. I teraz damy jeszcze więcej złota, żeby więcej. To była jeszcze lepsza pizza. W sumie nie wiem, czy smakuje, nie wiem jak więcej. Smakuje złota. Zaraz się przekonamy. Więcej złota! Bo więcej! Dobra, już więcej! Reaktor nie wyrabia, więcej złota! O tutaj, jest jeszcze, jest jeszcze złoto. I teraz dajemy jeszcze chłopie, więcej złota. Jak to wygląda? O, tutaj. Ej, że spływa w ogóle złoto. Ej, czemu to złoto spływa? Co jest? I tutaj. I mamy to teraz... jest dopiero poczekaj, danie. Poczekaj, stary, jeszcze wisienka na dorcie, czyli jeszcze więcej złota na sam środek tego wszystkiego. Dobra. I chyba to będzie najdroższa pizza, ale będzie go zaraz jeszcze troszkę więcej, więc czas przyozdobić to złotymi kulkami. To jest na pewno jadalne. Sprawdźmy to. Yes. Okej, okay, teraz robimy kolejne żarcie z Zenotrisus. Siemanko. Będziemy próbować pizzę, tak. Wow. O, żeś ty, co to jest? To jest jakimś serem? Co to jest na górze? Nie wiem, to jest chyba złoto, to jest ser złoty. Ej, co to jest? A nie, to jest sos trzaskowy. A. Tak, sos, dobra, próbujemy. To jest ze złota całe. Dobra. Te kulki. No bo kulki. O Jezu, dobra, ja jeszcze zjem tą kulkę może. Jezu, całe ręce mam w złocie. Co, już za bogato. Okej, nie wiem czy jestem brudny od tego złota, ale jak oceniasz pizzę? Stary, 10 na 10, dlatego, że miała jeden składnik, którego nie ma normalna pizza. Złoto. Kulki, złoto, tak, złoto, o to chodziło. No to była dobra, ja oceniam na tak... 9 na 10, bo ja lubię pizzę. No i ty już jadłeś dużo złota, więc już ci to nie imponuje. No, a tobie to jest nowe. No jeszcze sobie zjadam. Te kulki są bardzo dobre, ale to złoto nie ma jakiegoś super smaku. Praktycznie w ogóle nie ma. To słuchajcie, złoty sok ze złotą, słuchajcie, śmietaną, bo na razie to zwykła śmietana w ogóle, wow. Nice. Jaki to będzie wielki, dobra. Czas teraz pozłacać ją. I uwaga, mamy teraz, o. Wow, to jest teraz złota śmietana. Ej, jeden chyba z bardziej prestiżowych soków, jaki widziałem, naprawdę. Mamy kolejne złoto. No i teraz czas tutaj przyozdobić to chyba kuleczkami. Kuleczkami, dokładnie, żeby też tutaj coś pływało. Takie, o, pięknie. No i jak to wygląda w ogóle? Spójrzcie na to. No i to będzie im na pewno to smakowało. To będzie na pewno smakować. Chociaż tu... A to okej, okay. Kolejne danie, które jest ze złota. O, to jest, właśnie na to czekałem, bo ja czekałem na jakieś picie. Ej, mamy jedną słomkę, może na drugą? O, stary. To wygląda ohydnie. To nie jest stary, prestiżowe. To wygląda ohydnie. To jest stary... Ohydne. Ale jakie drogie. Ale jakie drogie, to jest jedyny plus, to że to jest drogie. Ale nie, to jest niedobre. Po co w tym śmietana, stary? Nie wiem, nie mam pojęcia. Mniej McDonald's. Czas na finałowe i najbardziej prestiżowe danie, jakie tutaj mamy. Słuchajcie, danie ostateczne, czy Big Mac z McDonalda wraz, słuchajcie, z frytkami. Nie, to złoty Big Mac w ogóle, ze złotymi frytkami. W każdym razie, o, dobra, pięknie teraz. Man. Właśnie dodaliśmy 30 zł do tego burgera. Słuchajcie, powoli wartość złota przewyższa wartość samego burgera. Jedno płatek przewyższa już wartość. A, faktycznie. Kolejne 30 zł.
kolejne 30 zł, to się trochę robi za zbyt drogie, naprawdę. Kolejne 30 zł. W tym momencie ten burger jest warty około 200 zł. O, co tu stary, się dzieje? Wiesz, że masz właśnie złote ręce. Pięknie tutaj dekorujemy. I zaraz będzie, wow. To smakowało jak same złoto. Dokładnie, to będzie złoto z burgerem. Nie chcę zejść. Dobra, jeszcze takie jedne złoto tutaj na wierzch i możemy w sumie zacząć frytki. No i git. Co? Ile tego tu jest jeszcze? Ja pierdzielę. Co jest grane? Jak smakuje złoto? No właśnie jestem stratny 5 zł. Oczywiście musi się to bardzo dobrze prezentować. Czas zapieczętować naszego burgera i zrobić z niego gotowy do spożycia produkt. Jak smakuje złoto? Mam złote zęby. Pokaż. Jak masz złoty język. To co? Czas polepszyć frytki. Dokładnie. Jak to, że burger jest złotem, to dodatek w postaci frytek będzie srebrem. Symboliczny ostatni kawałek srebra na frytki, którego i tak jest już mega dużo. Ale dobra, czekaj. Stary, tylko tutaj jeszcze zostawimy to srebro. I tak możemy podać danie naszym gościom. Prestiżowym gościom. Dziękuję. To jest ostatnia rzecz w tym odcinku, czyli... O! Uwaga! Złoty McDonald's. I znowu to samo! Oczywiście! Dobra. Proszę tutaj, dobrze, wpięcie. Po ile jest złota w tym burgerze! Stary, szybko rób frytki, bo one już trochę wystygły. Patrz, srebro roztapiam, stary. Ze srebrem. Mhm. Można... I nie wolno tak chyba. Stary, bo najpierw maczasz frytkę w srebrze, a potem maczasz ją w ogóle. Nie, rób tego. Widziałeś? To wybuchło, stary. Nie działa. Dobra, skończyło się palenie, w końcu. I teraz przejdźmy do burgera. Nie wiem, jak my to zjemy we dwójkę. Mogę go złapać? Stary, bierz gryza najpierw. Dziękuję. No. Dobra, uwaga, próbujemy. O maga! To jest, mogę? No, bierz, stary. Sprawdźmy, czy jest lepszy niż normalny Big Mac. Dawaj. Lepszy? On ma dwie bułki w ogóle. Co jest? Ten burger był całkiem... Mogę jeszcze gryza wziąć, bo chcę ten... Tu są dwie bułki w ogóle. Kto brał tego burgera? Tam mi złota. Dobra, wbijam do ciebie, a my kończymy ten odcinek. Dziękuję wam bardzo za oglądanie. Wbija się do Tristusa. I siema, nara. W sumie to wszystko było... Nie, był dobry schabowy. No, nie jadłem.